Dzień dobry, witam. O, chyba jakiś włosek. Dobra, więc dzień dobry. Witam was w mojej comiesięcznej spowiedzi. Czy wrzesień był lepszy? Nie, stop. Nie wrzesień, wrzesień to będzie. Czy sierpień był lepszy od lipca? Tak, pod względem moich planów na pewno. Natomiast jak sobie przejrzałam, co sobie zanotowałam miesiąc temu, no to przegrzało cię, Sara. Przegrzało cię wtedy chyba bardzo mocno. Bo faktycznie, kurczę, widzę, że nie jest spełnione to w 100%, bym powiedziała w jakichś 80%. Więc zaczynamy oczywiście od podsumowania sierpnia i tego, co sobie założyłam na sierpień. Więc w sekcji zdrowia założyłam sobie, że będzie więcej warzyw i owoców i uważam, że to spełniłam. Bardzo dużo jadłam warzyw, bardzo dużo jadłam owoców, więc nie będę się tutaj rozwodziła. Tak samo mniej słodyczy, uważam, że też jadłam mniej słodyczy. Ja w ogóle zaczęłam mieć wstręt troszeczkę do słodyczy. Nie, wstręt to nie odpowiednie słowo. Ja dalej kocham słodycze, ale przestałam mieć na nie aż taką ochotę, jaką potrafiłam mieć. Słuchajcie, naprawdę u mnie nie było dnia bez słodyczy. Teraz jest całkiem okej. Teraz też przede wszystkim, słuchajcie, z tego, co się najbardziej cieszę, zniknęła mi ochota na jedzenie słodyczy po czymś słonym. Więc to uważam za mój duży sukces. Znaczy, czy to jest mój sukces? Nie powiedziałabym. To jest chyba sukces bardziej leków, które biorę. Natomiast widać, że chociaż działają. Więc to mnie bardzo cieszy. I tyle mieliśmy w sekcji zdrowia. Jeżeli chodzi o urodę, mam tutaj zapisane picie codzienne pokrzywy. Nie było codziennie, na pewno nie było codziennie pokrzywy, natomiast myślę, że było prawie codziennie. Też dużo piłam pokrzywy, praktycznie już nie mam chyba mało co. Nie mam mało co. Praktycznie mało co już mi zostało tej pokrzywy, więc raczej ją piłam tak naprawdę, może nie to, że regularnie, nie było to na pewno codzienne, natomiast uśredniając na 7 dni w tygodniu, piłam pokrzywę 5 dni, tak? Więc uważam, że to jest całkiem dobry wynik. I to po prostu przejdzie na następny miesiąc, bo muszę wyrobić sobie nawyk picia tej pokrzywy. Regularne robienie brwi zrobiłam chyba raz czy dwa razy w sierpniu. No i po prostu częściej nie robiłam, no bo troszeczkę też mi się utrzymuje mi się ten kolor, więc też tego częściej po prostu nie czułam potrzeby, ale tak brwi były robione. I 2 litry wody, słuchajcie, była raczej pita ta woda. Nie kojarzę, żeby był w ogóle jakiś taki dzień, gdzie na przykład, nie wiem, bardzo mało co wypiłam. Natomiast chcę pić więcej tej wody. No ale to już przy planach będę mówiła dalej. Zaliczam sobie to po prostu. Jeśli chodzi o aktywność, to mam tutaj zapisane high heels. Ja mam we wtorki, w czwartki, we wtorki chodzę. W czwartki byłam raz czy dwa, natomiast w czwartki mam choreo i obecna choreo mi trochę nie odpowiada, nie pasuje mi piosenka, więc powiedziałam, że się nie będę zmuszała i po prostu od września ruszę jeszcze w czwartki. Póki co zostały wtorki i chodziłam ładnie, więc, też sobie to zaliczam. Minimum 7000 kroków dziennie. Na pewno zwiększyłam swoją dzienną aktywność, natomiast nie sprawdzam sobie tak raportów jakichś tygodniowych czy coś takiego, czy miesięcznych w telefonie, ale uważam, że średnio dalej z tymi krokami, uważam, że średnio tak się ruszam poza jakimiś ćwiczeniami, które sobie gdzieś tam zakładam, więc no, nie odhaczam sobie na pewno tych 7000 kroków. Odhaczam sobie to, że było ich więcej niż jeszcze w poprzednim miesiącu, ale 7 miesięcznie to na pewno nie było. I spacery z psem. Tutaj tak. No. Bez komentarza. Wolne dni rowerek. Tutaj też raczej zasuwam na tym rowerku. To nie mogę sobie powiedzieć, że nie zasuwam. Zasuwam, więc też sobie to odhaczę. No i sekcje inne. Minimum 4 książki. Słuchajcie, tutaj się muszę pochwalić. Bo Ja wam zaraz powiem, ile książek przeczytałam. Słuchajcie, w sierpniu przeczytałam 6 książek, a 7 dzisiaj skończę, bo zostało mi tam zaledwie 20 stron chyba.
Więc nawet bym powiedziała, że 7 książek przeczytałam w sierpniu, więc jestem z siebie niesamowicie dumna. Bardzo dużo podgoniłam, natomiast dalej jestem w tyle z moim założeniem. Natomiast myślę, że we wrześniu już się gdzieś tam to normuje, natomiast tak, odhaczam sobie, były przeczytane te książki. Początki, kuchnia. Nie. Nie ma żadnych porządków w kuchni. I w sierpniu już na pewno nie będzie, bo nie będę miała kiedy tego zrobić. No co ja mam powiedzieć, no tak jak mówiłam, kuchnia już jest w takim stanie, że aż mi się nie chce nią patrzeć, a co dopiero tam sprzątać. Nie no, trochę też przesadzam z tym, że jest tam taki syf. Natomiast biorąc pod uwagę, ile tam będzie pracy, to tak mi się nie chce. Więc no nie, no co ja mam powiedzieć, no nie zrobiłam, tak? Disney ogarnięty. Chyba 2 dni po nagraniu poprzedniego filmiku to zrobiłam, więc spoczko. 5 razy w tygodniu TikTok. Zaraz w przyszłości. Co ty miałaś w głowie w ogóle, żeby założyć, że ty tyle razy wstawisz w tygodniu TikToka? Nie wiem, co ty miałaś w głowie. Natomiast no... Rzeczywistość zweryfikowała i to bardzo porządnie, ponieważ na pewno nie było 5 razy w tygodniu TikToku. Było ich... Słuchajcie, jak wcześniej nic nie dodawałam, to nawet ten jeden TikTok w tygodniu to było dużo. Więc no nie, nie, to w ogóle od czapy był pomysł, nie wiem. Dobra, nauczyć się montować. Tak, słuchajcie, montuję. Ten filmik też ja montuję. Poprzedni monthly reset też montowałam. Dużo vlogów też zmontowałam już, więc montuję. I w sumie to teraz od Gruzji każdy filmik, jaki widzieliście i jaki będziecie widzieć do połowy września, to są filmiki zmontowane przeze mnie. Więc tak, nauczyłam się montować, dalej się uczę też montować, natomiast ruszyłam już tutaj w tej kwestii, więc ja się cieszę, Wiktor się cieszy i wszyscy są szczęśliwi. Zrobić porządek w komputerze. Ach, ktoś mi kurwa tutaj fajurzy fajurami. Zrobić porządek w komputerze. Nie, nie zrobiłam. I jest to do zrobienia, tak? No, no też tutaj nie mam co... się rozgadywać, nie zrobiłam tego porządku, powinnam go zrobić, natomiast we wrześniu już muszę. Przejrzeć ubrania, torebki i wystawić rzeczy na sprzedaż. No tutaj też miałam bajlando ostre. W ogóle miałam, widzę, bajlando ostre ze sprzątaniem w sierpniu, jak zauważyłam. Więc tak jak mówię, sierpień mógłby być lepszy. Dużo rzeczy nie zrobiłam, mam nadzieję, że wrzesień będzie lepszy, trochę muszę się zmusić. Natomiast sierpień też był mocno taki, uważam, spotkaniowy ze znajomymi. Sporo gdzieś tam powychodziliśmy z Wiktorem, miło spędziliśmy czas. I gdzieś tam to było większym priorytetem. Fajnie by było mieć tą kuchnię już posprzątaną, natomiast nie żałuję tego, jak po prostu mój sierpień wygląda. Dobra, więc teraz... Jeżeli chodzi o to, jak ma wrzesień wyglądać, jestem ciekawa, czy sobie znowu za dużo nie narzucę na głowę. Biorąc pod uwagę, że tak jak mówię, 2 pierwsze tygodnie będę wycięta i możliwe, że końcówka września również, więc tak naprawdę zostały mi jakieś 2 tygodnie września i to wszystko chcę sobie zaplanować na 2 tygodnie września, więc powodzenia, Sara. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, dalej podtrzymuję to, że chcę więcej warzyw i owoców, a mniej słodyczy. To się nie zmienia. Tak samo tutaj dodaję sobie dużo wody. Po prostu no, te 2 litry raczej piję dziennie, natomiast nawet jakby to było więcej, to też byłabym zadowolona. Więc wodę tutaj podtrzymuję. Regularne branie leków też sobie podtrzymuję, bo dalej nie czuję, że to jest mój taki nawyk, że nie czuję, że robię to po prostu bez myślenia o tym, że to robię. Muszę to po prostu już tak, wiecie, podświadomości dokodować. Jeśli, słuchajcie, chodzi o urodę, podtrzymuję tutaj też picie pokrzywy. Już nie mówię, słuchajcie, że codziennie, ale żeby właśnie podtrzymać chociażby te 5 razy w tygodniu, będę z tego zadowolona. I tyle. I słuchajcie, mam tutaj zapisane, że we wrześniu, na październik jakby, w sensie, że we wrześniu muszę się umówić na październik, słuchajcie, na brwi oraz do fryzjera.
U mnie fryzjer to jest jedna wielka wycieczka i jeden wielki wyjazd planowany, ponieważ ja jeżdżę na włosy, słuchajcie, do Kielc. Jest też z tego filmik, podlinkuję wam w opisie, jeżeli byście byli zaciekawieni. Ja, słuchajcie, jeżdżę do Natalki. Od wielu lat tylko ona mi robi włosy i na październik muszę się do niej umówić. No i słuchajcie, od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zrobienie brwi permanentnych. Na urodziny dostałam od znajomych voucher, taki dość pokaźny, na te brwi i muszę go zrealizować chyba tam do któregoś listopada, więc chciałabym to gdzieś zostawić na październik, żeby to było już zrobione, więc we wrześniu wypadałoby się umówić. Mam już znalezioną osobę, do której chcę pójść, myślę, że ma prace bardzo ładne, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo się z tego cieszę, bo słuchajcie, naprawdę ja już o tym myślę i myślę od wielu miesięcy, więc już niedługo podejmę ten krok. Ale zanim brwi, chciałabym właśnie najpierw pojechać do Natalki, do fryzjera, więc raczej w tej kolejności najpierw włosy, później brwi, dlatego że troszeczkę też będę robiła zmiany z włosami, więc chciałabym, by wszystko było tak ładnie, spójne. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, jeżeli chodzi, słuchajcie, o aktywność, podtrzymuję tutaj high heels we wtorki i chciałabym wrócić w czwartki, zobaczymy, jak to, mówię, się ułoży z tym choreo, bo to może po prostu być różnie. Ogólnie tutaj napisałam już, że nie zakładam tych 7000 kroków, bo to jest bardzo u mnie różnie. Raz potrafię zrobić 3000 kroków w ciągu dnia, raz zrobię 10. Różnie to u mnie wygląda i no... Ciężko mi po prostu znaleźć na wszystko czas, więc też już nie będę taka dla siebie bardzo krytyczna, więc po prostu zapisałam więcej chodzić. Wolne dni rowerek też to podtrzymuję. No i te spacery z psem nieszczęsne. Naprawdę, kurczę, myślę, że może jak my wreszcie z Wiktorem troszeczkę jesienią, zimą usiądziemy w domu, to będzie więcej tego czasu, bo faktycznie, kurczę, wakacje dla nas to są praktycznie cały czas w rozjazdach, a to u jednych rodziców, a to u drugich rodziców, a to, słuchajcie, jeden wyjazd, drugi, trzeci, a gdzieś tam coś mniejszego po drodze. Tak u nas wygląda po prostu życie i kurczę, muszę jakoś dopasować te spacery w swoje życie, natomiast strasznie mi trudno to zrobić. Logistycznie. Strasznie. Ale muszę. Po prostu muszę już. Jeśli chodzi o sekcje inne, to tutaj mam zapisane dalej minimum 4 książki we wrześniu i myślę, że to się zrobi. Porządki, kuchnia. Porządki w kuchni. Nie no, tak serio, wrzesień to już jest mój deadline totalny, jeżeli chodzi o kuchnię. Bo teraz, wiecie, mogą sobie to przerzucić, zostawić, natomiast faktycznie chyba w pierwszy weekend po naszym powrocie ja już siądę i ogarnę tą kuchnię, dlatego że robi się już po prostu mało przyjemnie pod tym kątem, że w październiku zaczną mi się studia i jak zacznę wszystkie swoje też gdzieś tam realizować cele na październik, to na porządki wiem, że nie będę miała czasu, więc muszę się we wrześniu ogarnąć. No i tutaj przechodzi po prostu dalej, żeby przejrzeć te ubrania, torebki i wystawić rzeczy na sprzedaż. I to myślę, że mi pójdzie, dlatego że jednocześnie muszę zrobić porządek z ubraniami pod tym kątem, że chcę wymienić letnie na jesienno-zimowe już na koniec września jakoś. Więc myślę, że gdzieś na koniec września się tym zajmę, no to... Koniec końców będę po prostu gdzieś tam podświadomie zmuszona, żeby przejrzeć te ubrania. I chyba nawet lepiej to wyszło, no bo trochę bez sensu, żebym w sierpniu wyjmowała wszystko z szafy po to, żeby we wrześniu znowu wyjąć wszystko z szafy. Więc myślę, że nawet lepiej wyszło. Tutaj też przechodzi dalej, żeby zrobić porządek w komputerze. I to też będę musiała zrobić, dlatego że jakoś październik, listopad będę kupowała nowego laptopa. No mi zaboli, ale tak, będę kupowała nowego laptopa, więc fajnie by było, żeby zrobić porządek w swoim laptopie. Ja tam zbyt wiele też rzeczy nie mam, więc myślę, że to powinno rachu ciachu zająć, ale powiem wam, że ten mój laptop jest po prostu stary i mi się nie chce go nawet otwierać, bo on pół godziny się otwiera dosłownie. Ciężko już mi się na nim pracowało na tym ostatnim roku, dlatego wymieniam.
Więc mam nadzieję, że tutaj też będę zmotywowana do zrobienia tego porządku właśnie w związku z kupnem nowego. Tutaj słuchajcie, przy TikToku zeszłam na ziemię i sobie ustaliłam, że chciałabym dwa TikToki wstawiać w tygodniu. Zobaczymy, mam nadzieję, że to wyjdzie. Dzisiaj też mam ambitny plan usiąść i zmontować cały materiał, jaki mam. A słuchajcie, ja mam tyle materiału, że myślę, że spokojnie z 5-6 TikToków mi wyjdzie. Bardzo różnorodnych, więc też muszę do tego usiąść, przysiąść i się za to wziąć. Słuchajcie, mam też zapisane, żeby planować z wyprzedzeniem filmiki na YouTubie. Troszeczkę już zaczęłam to robić w sierpniu, ponieważ w związku z naszym wyjazdem wrześniowym musiałam zaplanować te filmiki też wcześniej, więc mam na przykład filmiki, które nagraliśmy jeszcze na początku sierpnia, które czekają po prostu na wrzesień. No ale tak musiałam zrobić, więc chciałabym to w ogóle wprowadzić na stałe i chciałabym troszeczkę w ogóle się zająć z planowaniem tego wszystkiego, ponieważ często robiliśmy z Wiktorem tak, że montowaliśmy jakiś filmik, on był zostawiony, niezaplanowany jeszcze i nie wstawiony na YouTube'a, a chciałabym to robić od razu, żeby pozbywać się od A do Z tych rzeczy, jak, że tak powiem. I też jak na przykład nadajemy tytuł, to my po prostu bardziej pamiętamy o tym, co jest w filmiku, który przed chwilą zmontowaliśmy, niż po tygodniu czy dwóch. Więc za to też chcę się bardziej wziąć, bardziej być zorganizowana. No i mam też tutaj napisane, słuchajcie, umyć okna na jesień, żeby były ładne, czyste, piękne i przejrzyste. I też chcę to zrobić we wrześniu, bo tak jak mówię, no to jest ostatni gdzieś tam miesiąc, gdzie jeszcze przyjemnie w miarę by się to robiło, a już wiadomo, że jesienią, zimą to już tak ciężko, chociaż ja też staram się myć jesienią, zimą te okna, natomiast no różnie to bywa. Okna też są nieprzyjemne do mycia, natomiast ja, słuchajcie, też nie wiem, ja mam jakiś dryg chyba do mycia okien, bo naprawdę mi one szybko lecą, czy to gdzieś tam w domu rodzinnym, jak mam okna, to takie rachucia, chuj po oknach, więc tutaj też raczej szybko mi idzie. Natomiast powiem wam taką ciekawostkę, że mój dom rodzinny jest położony na obrzeżach miasta, do miasteczka małego i słuchajcie, my mamy drogę piaskową, więc tam i mamy te okna blisko tej drogi i słuchajcie, te okna były mniej brudne niż okna, które mamy tutaj w centrum miasta, gdzie droga to asfalt i w ogóle ta droga i tak jest bardzo daleko i nie ma tutaj nawet gdzieś jakiegoś piasku czy coś. Nie mam pojęcia, czy to jest drzew po prostu, które tutaj są. Tak nalatuje nam na te okna, czy o co chodzi. Natomiast uważam, że my mamy gorzej tutaj pod względem okien, niż ja miałam w swoim domu rodzinnym. Że faktycznie mamy jakiś kurczę nalot na tych oknach. I nie mam pojęcia, skąd jest ten nalot, bo to dosłownie jakby był piasek na tych oknach. Więc uważam, że dziwna sprawa, dziwna. Natomiast no niestety mam trochę gorzej niż miałam, ale bez przesady, Sara. No i mam też tutaj zapisane taras, więc taras najpierw musi być umyty, zanim umyję okna, bo słuchajcie, mamy takie jedno miejsce, mamy jedno takie miejsce, taki kącik na tym tarasie, który jest niestety bardzo uwalony, nie jest uwalony z naszego powodu, ponieważ po prostu źle został zaprojektowany ten blok i ten fragment bloku, ponieważ nasz taras jest duży, bardzo duży i wiecie, jak taras jest po prostu tak wielki i w jednym miejscu nad tarasem jest taki mały blok, balkon nad nami i tam często przesiadują po prostu gołębie. No i gołębie mają też swoje potrzeby. No i niestety te wszystkie ich potrzeby wyzlatują do nas na taras i raz na czas to wszystko się tak kumuluje i już jest ten moment, gdzie jest to właśnie skumulowane. Natomiast powiem wam, że jestem tak zła na całą tą sprawę z tymi gołębiami, że my raz czy dwa czyściliśmy to sami, natomiast no nie oszukujmy się, to jest na tyle trujące, że ani ja, ani Wiktor nie chcemy tego po prostu robić, dotykać. Tym bardziej, że też mamy psa, ona lubi sobie wyjść na taras i ona lubi sobie tam podejść. No nie może też tak być, że mamy aż tyle rzeczy, aż tyle tego w tym kąciku. Dlatego po prostu tutaj trzeba napisać do administracji, żeby posprzątali, wysprzątali to ładnie. Najlepiej właśnie, żeby to jeszcze zrobili we wrześniu, no ale wiadomo, że to musi być ta druga połowa września, jak już wrócimy.
Fajnie by było się umówić, żeby oni to nam wyczyścili ładnie, żeby po prostu było przyjemnie na tą jesień i zimę. No i wiadomo, to muszę zrobić najpierw, dopiero mogę okna umyć. No bo wiecie, jak to będzie czyszczone karszerem, to gdzieś tam może zachrapać te okna z powrotem i tak dalej, więc w ogóle bez sensu najpierw myć okna. Więc trzeba najpierw to załatwić. No i też powinniśmy już troszeczkę zacząć ogarniać ten teraz pod kątem jesieni. Typu właśnie poduszki wynieść do piwnicy. Też słuchajcie, mamy jeden krzaczek, który nam wysechł. I słuchajcie, nie wiemy dlaczego. Mama mi poleciła, żebym kupiła jakiś w Castoramie czy w innym takim typu sklepie środek nawilżający do takich krzaków. I też chciałabym to jeszcze zrobić, dlatego że wiecie, mamy cztery krzaki z tego samego sklepu, kupione w tym samym momencie, wsadzone w tym samym momencie, podlewane w tym samym momencie, deszcz na nie pada w tym samym momencie. I jeden z nich jest po prostu suchy. On nawet się, słuchajcie, zrobił taki brązowaty. No i mama mi powiedziała, że po prostu ma większe potrzeby i żebyśmy faktycznie kupili coś nawilżającego. Ja mamie ufam, bo moja mama po prostu, słuchajcie, jakbyście zobaczyli mojej mamy ogród. Tam widać po prostu, że ktoś ma rękę. A jak słuchajcie, popatrzycie na nas, na nasz taras i na to, jak to wszystko wygląda, to byście nie stwierdzili, że to jest córka kobiety, która ma rękę do kwiatów. Naprawdę, więc też musiałam tutaj zrobić porządek. To, co jest już uschnięte, powywalać. Natomiast mogę się wam pochwalić, że jak w lipcu byliśmy w Gruzji, to były straszne upały w Polsce. No i niestety ja nie przemyślałam tego. Bazylia i mięta stały na tarasie, natomiast na parapecie stały. I tam ten parapet jest tak delikatnie jakby zadaszony. Więc nawet jeżeli padał deszcz, to nie spływał ten deszcz na tą bazylię i miętę. No a do tego były wielkie upały, więc jak wróciliśmy, no to wszystko uschło. Natomiast ja Wiktorowi powiedziałam, że spróbuję to odratować. I faktycznie podlewałam, przestawiłam je w inne miejsce, żeby też deszcz na nie padał. I słuchajcie, mamy pączki, mamy to. Walczą, widać, że walczą, już są pewne odłamy, od nogi zielone. Więc myślę, że tu się da uratować i po prostu na zimę wezmę je do kuchni i będą piękne i zadbane. Po prostu bardzo na to liczę. Natomiast ogólnie trzeba się zająć tarasem. I musimy to zrobić raczej we wrześniu, póki jeszcze w miarę nie jest aż tak bardzo zimno. I co? To by było na tyle. Życzmy sobie wszyscy powodzenia. Mam nadzieję, że was zmotywowałam i zainspirowałam do waszych planów na wrzesień. I co? Widzimy się już w następnym filmiku. We wrześniu jeszcze troszeczkę będzie kontentu letniego, ale troszeczkę. Więc troszeczkę przedłużymy te wakacje, natomiast już się też pojawią jesienne treści. I co? Do zobaczenia. A! No tak, nie do zobaczenia. Jeszcze zapraszam was, słuchajcie, do subskrypcji naszego kanału. Przede wszystkim słuchajcie do subskrypcji naszego kanału, ponieważ ogląda nas naprawdę dużo ludzi, którzy oglądają nas regularnie, wyświetlają nasze filmiki, a jeszcze nas nie subskrybują. Bardzo was do tego zachęcamy, bardzo dużo dla nas to znaczy. I jest to takie przyjemne odwzajemnienie się w tej naszej pracy. Więc bardzo, bardzo zachęcamy do tego i widzimy się w następnym filmiku.